Cześć, ja jestem Cedi i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Bayonetta. Na chwilę skoczymy do Bram Piekieł, bo właśnie tutaj udało mi się zakupić wszystkie dostępne techniki, z których najciekawszą jest tutaj włócznia Umbran, która pozwala nam zamienić się w kruka i po prostu przeteleportować się w pobliże wroga. Bardzo przydatna rzecz. Oraz zakupiłem sobie tutaj perfumy dla Bayonety. Nie zgadniecie, co robią perfumy. Są przebraniem, więc jeśli popsikamy się perfumami i posiadamy broń przypisaną do perfum, to Bayonetta przywdziewa nowe ubranie. W tym wypadku pierwsze perfumy działają z bronią, która się nazywa Kulszedra. Taką broń sobie zdobyłem i postaram się jej dzisiaj używać. W taki sposób właśnie wygląda ta nowa broń, taki po prostu bicz, który jest wężem. I właśnie gdy się w ten bicz uzbroimy, no to Bayonetta ubiera tutaj właśnie buty, rękawiczki i okulary, które z daleka tutaj, no, są troszkę widoczne. No a biczem po prostu atakujemy jak to biczem. Też postaram się od razu nauczyć kilku ciekawych kombinacji związanych z tą bronią, więc postaram się to dzisiaj pokazać. Tylko że rozdział 7 to kardynalna cnota umiarkowania. A kardynalne cnoty w tej grze to są właśnie czterej bossowie. Tak zakładam, to jest dopiero drugi. Mieliśmy kardynalną cnotę męstwa i był to rozdział poświęcony całkowicie na walkę właśnie z tą cnotą męstwa. Domyślam się, że tutaj będzie podobnie i właśnie zmierzymy się z drugą kardynalną cnotą, czyli z umiarkowaniem. Tylko że właśnie nie jest to idealny sposób, żeby pokazać nową broń, bo bicz jak to bicz jest bardzo fajny na walkę z wieloma przeciwnikami, a nie z pojedynczym. Mimo wszystko postaram się to jakoś fajnie poużywać. Zacznijmy. Zbliżamy się do środka tego całego huraganu, który od dłuższego czasu widzieliśmy. Rushes at me like crazed fans. They still haven't figured out that I don't give autographs. Talkative types. How about we have a little fun instead? You did plan on having fun with me, right? There'll be plenty of time for pillow talk afterwards. Okej, jesteśmy na mini arenie. I jak to było też poprzednim razem, mamy jakby permanentne ataki za pomocą... Ojojoj, Bayonetta, uważaj, uważaj, leć, 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 prawie. Co się stanie, jak spadnę? Nigdy nie spadnę, bo jestem krukiem i wyląduję po prostu na ziemi, tak? Aha, ha, przeniosłem się z powrotem jakimś cudem na górę, spoko. Przyjdziesz do mnie, kolego, czy tak będę stać tutaj samotnie? No właśnie, ile można czekać? Więc, no pokazuję tutaj gość jakiś czuły punkt. Dziwnie to wygląda, jak każdy atak jest taki potężny. Ale niech będzie. Muszę stąd zwiać, okej. Gdy oni niszczą mi tą platformę, no to moim celem jest przeskoczyć na drugą. Tylko mi to nie wychodzi, bo nie mogę tego zrobić normalnie skacząc, a muszę to zrobić za pomocą Quick Time Eventu. Więc ja nie jestem fanem dokładnie czegoś takiego, że gra robi wszystko za mnie automatycznie. Co robisz? Co robisz? Co robisz? Przywalił. Ale nie trafił na szczęście, udało się czas spowolnić chyba. Czy gra teraz mi każe włączyć Quick Time Event, ale muszę to zrobić będąc w idealnym miejscu. Więc nie jest to najwygodniejsze, ale udało się na szczęście. Zostało jeszcze 10 sekund. Więc jakbyś tak się przybliżył, żebym mógł cię nieco lepiej atakować. O, to jest właśnie taki fajny atak biczem, który pozwala nam zmierzyć się z przeciwnikami, którzy są wokół nas, kilkoma naraz. No niestety, tutaj walczymy z jednym wielkim gościem. Więc nie będzie to zbyt skuteczne. Mam też atak, który pozwala się jakby przyczepić do jednego z wrogów.
Hej. Tylko że do małych wrogów, a ten gość do małych wrogów raczej nie należy. Nie nazwałbym go tak. Też widzę, że znów jest to gość, który ma... No tak jakby tarczę po prostu, więc... Nie wystarczy raz mu tego całego paska życia zdjąć, żeby go pokonać. Znowu się na tym złapałem. Muszę pamiętać o tym, że faktycznie... Nie mogę wyskoczyć, a muszę używać Quick Time Eventu, żeby te platformy zmieniać. Chodź tu do mnie. Właśnie te ataki są na taki duży zasięg, że... Nie muszę się super starać, żeby go trafiać. Teraz unik. Aha, dobra. Coś, znaczy no, zrobiłem unik. Ale pozwoli mi on dostać się na górę gościa. Cień kolosa robimy. Jak to mnie trafiło? Ja przepraszam. Zamieńmy się po prostu w panterkę. To nam ułatwi, myślę, poruszanie się. Będziemy mogli na szybko przeskakiwać sobie te węże. I dotarłem do rdzenia, który musimy teraz rozwalać. W porządku. Rozwalony? Nie, jeszcze nie. Nie wiem, czy uda się w ogóle teraz. Też jakoś mnie gość atakuje. Jestem dokładnie pewny, czy mamy jakąś opcję, żeby tego unikać. Ale... Wysyłamy teraz smoka, czy kruka wielkiego? Czy obaj tu wpadną? Po prostu cztery wielkie łapy, to jest coś nowego. Zaczynamy. Gigaton. Udało się Maxa zdobyć. To nowość. Więc powoli kończymy pierwszą część walki. Mam nadzieję, że zdążę właśnie w tym momencie to zrobić. Mam tutaj ten pasek magii naładowany, ale nie za bardzo mam co z nim zrobić. Okej, a po prostu nie ma żadnej cutscenki ani nic takiego, a normalnie przechodzimy w drugą część walki. Widzę, jak to leci we mnie. Chyba nie wyszło dokładnie uniknięcie tego. Czy ja tu coś mam robić, czy po prostu mam bić tą jego łapę? Jeśli to jest jego łapa w ogóle, z czym ja teraz walczę. W ogóle gość ma trzy paski zdrowia jednak, a nie dwa. Widzę, że po zielonym jeszcze mamy pomarańczowy. Unikamy. Będziemy zbliżali się teraz do drugiego, powiedzmy, że rdzenia po prostu. Bardzo przyjemnie się gra tą panterą, szczególnie, że możemy robić właśnie podwójny skok. Tylko tutaj właśnie nie do końca wszystko rozumiem. Bo cały czas coś mnie tutaj atakuje i nie za bardzo wiem, jak mam tego unikać. Nie jest to konieczne, bo już mamy z głowy drugi z czterech rdzeni, bo jeszcze tam widzę ma na ubraniu pozostałe dwa. Aha, no to tym razem na pewno Maxa nie zdobędę, ale prawie. Co tym razem? A wchodzimy do samej głowy jego? Nie wiem, jak mam to atakować, bo jak się tylko zbliżę do tego, no to i tak ma tarczę, która nie pozwala mi nic mu zrobić, więc muszę gdzieś dalej dojść. No na pewno nie do środka tutaj, a po prostu tutaj mamy kolejny rdzeń do rozwalenia. No to właśnie chyba tamten, co można było zobaczyć na nim. Też pozdobywałem sobie oczywiście troszeczkę ulepszeń, w sensie tych złamanych serc, które pozwalają mi po prostu powiększyć pasek zdrowia, więc... Wydaje mi się, że już jest on nawet dwukrotnie większy niż na początku gry. Mhm. Właśnie nie jestem pewny zawsze, co dokładnie tu robić, ale... Czuć pewien klimat, że walczymy na przeciwniku, który jest 20 razy... 20 to może... No... Przesada. Ze 100 razy większy. Przesada w drugą stronę. Okej. Jeszcze nie jest to dostępne dla nas. Została ostatnia część do rozwalenia. Właśnie teraz nawet nie mam za bardzo jakichś ciekawych kombinacji robić. A na pewno nie znam jakichś ciekawych kombinacji w momencie, gdy właśnie walczę za pomocą... No... Mocy wiedźmy cały czas. Prawdopodobnie są to te same kombosy, ale... No cóż, otworzył nam on swój mózg, który teraz możemy bić. Tylko właśnie, jak ciebie teraz atakować? To jest pytanie. Mogę spróbować w sumie się uleczyć, mam tych przedmiotów dużo, wiem, że do tej pory ich w ogóle nie używałem praktycznie, więc czemu nie? Użyjmy sobie troszeczkę leczenia. Mogę też użyć magicznego fletu, który zdaje obrażenia przeciwnikom. Zobaczmy, jak to będzie działać. Nie wiem, czy to cokolwiek zrobiło. Jeśli coś zrobiło, to bardzo... Ale to bardzo niewiele, więc nie warto z pewnością na bossów używać tego właśnie... No fletu, który wyzwala dźwięk, który bardzo rani anielskie stworzenia. Ale na pewno gadżety, które Bayonetta ma, warto jest używać, bo... No właśnie, to nie jest tak, że oszczędzamy kasę nie używając ich. Bo tak naprawdę te gadżety dostajemy ciągle, gdy walczymy z przeciwnikami. To po prostu oni wyrzucają nam materiały, z których możemy tworzyć to. I tego zbiera się niesamowicie dużo, a do tej pory po prostu tego nie używałem praktycznie wcale.
i było to chyba troszkę głupie. Ale właśnie, boss zaraz będzie kompletnie wykończony. Dobijmy go już tutaj w powietrzu. Climax, climax, hej, hej, hej. Dobra, myślałem, że zepsułem. I pożrę go w całości. 8 rąk? Albo 6. W każdym razie całkiem dużo z małej naszej fryzury zrobiło się. Piękne. W ogóle z tym gryfem w ogóle nie walczyliśmy. Nosił go on cały czas ze sobą, a w niczym mu nie pomógł. Właśnie, cały czas nam to zapowiadają, spotkanie ze stwórcą. Ale to jeszcze chwila. Bugger. And I didn't make any time for pillow talk. Tak po prostu nas obserwuje, myślałem, że coś jeszcze powie. Manipulator wiatru został zniszczony. Ocena niestety bardzo słaba. Troszeczkę tam poobrywałem, a sam boss był oczywiście całkiem prosty, tak, ale no nie chodzi o to, żeby tylko wygrać w tej grze, a żeby grać dobrze, stylowo, bez obrywania, a tego tutaj nie osiągnąłem niestety. Dzięki za oglądanie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się jutro. No i... Sayonara.